Mimo wszystko, ja myślałem, że Ojciec Święty tym razem sobie da radę z chorobą. Bo tak teraz przyzwyczaił do tego, że przez dłuższy czas był słaby, że jeździł na wózku, że potem te homilie ktoś odczytywał, że go podprowadzali, że pochylony taki, prawda, że no jeszcze kolejna zapaść. Nie przypuszczałeś, że tym razem się nie dźwignie. To było tak, że ojciec Wincenty nasz, chyba to była środowa audiencja, i mówi, ojcze, jest bardzo źle, on wysłał to w radio, ojciec święty, nie, tylko tak, my tak zaharczam się. Potem ćwiczył to, żeby dwa słowa powiedzieć, pobłogosławić, a kiedy wyszedł do okna, może wzruszenie, może sił zabrakło, i tylko z taką, prawda, tak, i nic, tylko krzyża zrobił. To ostatnie pokazanie się w środę, przed Wielkanocą. Czy po Wielkanocy? Po Wielkanocy. Także, że ta śmierć, może byliśmy nastawieni na to, że w Warszawie, bo były targi książki wtedy akurat. Więc targi książki, idą się szum, gwar, ludzi, tłum, prawda, kupuje, cieszy się, od czasu komunikat, Ojciec Święty. To był czwartek i właśnie w czwartek było się gorzej, to zapaść przyszła w czwartek, prawda? Piątek, no i wciąż coś się dzieje, ten gwar był coraz poważniejszy, ciekawy, ten gwar taki pełen nieprzesobliwości, a tutaj się czuło, że sobie wisi nad nami. I potem prosili właśnie o rozmowę na temat papieża, to była chyba w TVN, nie przy Wiertniczej. Tam wielu prosił, tam Buzek był, tam jeszcze inni, ojciec Boniecki wtedy. No i to było tam, potem Radio Plus. Też żeśmy rozmawiali, powiedziałem w 7:30. I tutaj wiadomości idą cały czas. Godzina 19:20, Ojciec Święty traci świadomość, 25. Nawiązuje kontakt z otoczeniem, jest bardzo słaby, dalej. No i widzę, że rozmówczyni moja tylko zerka, prawda, to w radio było, co będzie. Czy będzie, że koniec, czy jeszcze nie. Jeszcze przeżył te 2 godziny. Wróciłem do sióstr nazaretanych, gdzie nocowałem. No i za parę minut przyjechała siostra przełożona z drugą i Ojciec Święty zakończył życie. I ostatnią mszę świętą odprawiałem rano o zdrowiu papieża, papieża żywego. I na drugi dzień rano od razu wiedziałem miłosierdzia. Msza święta za duszę papieża. Także na tym przełomie otoczyłem go ofiarą mszy świętej, tą ostatnią za życie i pierwszą po śmierci. Tak, no ale wrażenie rzeczywiście, potem już targi przerwane, nie będziemy handlować, kiedy święty umarł. Msza święta już tylko ta podsumowująca. U Marianów to było na Stegnach i tam żeśmy papieża wspominali. Potem na drugi dzień w telewizji miałem parę nagrań. Między innymi właśnie było talk show Ojca Leona, gdzie zorganizowali piorunem. A to ileż ludzi się zbierało. Chór Strugnosza przyjął, Kaczyński jako prezydent Lech Warszawy i siostra Chmielewska i biskup Guć jako chyba biskup polowy wtedy i protestant i prawosławny, to jeszcze nie, prawda? I potem w to mój talk show ojciec do mnie zapraszał i to włączyli cały apel jasnogórski, że się przerwali o godzinie 9:00, cały do końca. No to było wzruszające bardzo. Potem jeszcze skończyli. I pan Nowak, który wtedy był szefem jedynki, no dziękuję mi ze łzami w oczach, powiedział, czy to było coś takiego. Jeszcze raz to puściłem, potem puściłem. No. No i potem już było to, co było. I potem Santo Subito. A i pojechaliśmy właśnie zaraz do Rzymu. To był zaraz potem był Rzym z góralami. No i też taka atmosfera. Jechaliśmy 11 wieczorem kwietnia. Flaga opuszczona do Polski do połowy masztu. I tego dnia siostry przyjechały z Watykanu i ksiądz Dziwisz jeszcze był to, ale spotkali się z góralami. Nie opowiadali, jak to było mniej więcej. A ksiądz Dziwisz miał bardzo wielkie pogody i mocy. Tak było troszkę mleczne odrobinę. Miałem spotkanie z tymi rekrutantami. Żadne narzekanie, żadne biadolenie, żadne smętne załadzenie, wieczny odpoczynek. Historia toczy się kołem. Ojciec Święty, ufamy, gdzie jest, prawda? I zaczął opowiadać anegdoty życia papieża, prawda? Także aż nas to śmieszyło. I wtedy było 13.01, było dojście do grobu. I myśmy po południu już byli
i spotkali się z nim. W górale wszyscy odświętnie ubrani w swoich strojach, z orkiestrą, z kapelą i znaleźliśmy tam w tej kaplicy, gdzie na dole było to. I zaśpiewali Jana Pawła, imię nigdy nie zaginie, ani na Wielsycku, ani na Dolinie. Otoczyli, modlili się, rozmawiali z nim, prawda? Miało się wrażenie, że ten grób otoczony, tak by tam żył Jan Paweł i stał między nami, prawda? To wzruszenie było wielkie. To.